Cześć, z tej strony Weronika z Winogron Art. Jeżeli odważne kolory, faktury nie brzmią Wam strasznie, no to zapraszam Was do podjęcia wyzwania i namalowania abstrakcji szpachlą. Mam nadzieję, że będziecie się przy tym świetnie bawić i na pewno się wyżyjecie artystycznie. Do dzieła! Namalowanie naszej abstrakcyjnej kompozycji rozpoczniemy od stworzenia koloru na tło. Do tego użyjemy dwóch czerwieni, wermilionu i purpury, bieli oraz żółtego. Akurat ja mam ochotę, żeby moje tło było dosyć ciemne, a więc najmniej używam do tego bieli. Łączę kolory ze sobą do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Pamiętajcie, że to jest abstrakcja. Możecie swobodnie się wyżyć artystycznie, możecie używać swoich ulubionych zestawów kolorystycznych. Absolutnie nie trzeba tutaj naśladować krok po kroku mnie. To jest tylko i wyłącznie propozycja. Na naszych eventach sytuacja jest nieco ułatwiona. Mianowicie można sięgnąć po lampkę wina i od razu myślę, że dobre pomysły artystyczne same wskoczą Wam do głowy. No dobra. Ja maluję to bardzo swobodnie, a tło, czyli same boki płótna, zostawiam jasne. Odkładam obraz do schnięcia. Następnie, kiedy moja podmalówka jest już sucha, sięgam po zwykły talerzyk papierowy. Na nim stworzę odcień pomarańczowego. Używam kolejno wermilionu, czyli czerwieni, oraz żółtego. Będę malowała również szpachlą. I bardzo, bardzo swobodnie mieszam te kolory. Używam talerzyka papierowego, ponieważ jest on płaski, a więc spokojnie dam radę nanieść szpachlą odpowiednią ilość farby. Ja w przypadku mojej abstrakcji kierunki szpachlą wyznaczam na piony oraz poziomy. Działam bardzo swobodnie. Zachęcam Was do tego, żebyście sami testowali, co się stanie, jeżeli na przykład będziecie malować szpachlą mocno przykładając ją do krawędzi, a co jeżeli będziecie tylko delikatnie operować po powierzchni. To ile farby i gdzie nałożycie jest tak naprawdę kwestią już gustu i indywidualnych preferencji. Obraz odkładamy do schnięcia. Następnie, kiedy warstwa jest już sucha, możecie zaobserwować to, jak kolor pomarańczowy nieco ściemniał. Dzieje się tak dlatego, że farby akrylowe po wyschnięciu ciemnieją. Osobiście bardzo podoba mi się ten efekt. Kolory są spójne. Na papierowym talerzyku dorabiam bardzo jasny róż i wymalowuję kolejne partie. Odkładam obraz do schnięcia. Następnie sięgam znów po czysty papierowy talerzyk i szpachelką dorabiam róż, który położę na cały obszar mojego obrazu. Czyli tak naprawdę to, co dotychczas namalowałam, traktuję bardzo swobodnie jako podmalówkę. Bardzo ważne jest to, żeby wszystkie partie wyschły, na czym namalujemy kolejne partie kolejnym kolorem. Inaczej wszystko nam się zacznie rozmazywać. Chyba, że chcecie uzyskać taki efekt. No to wtedy śmiało. Pamiętajcie też o tym, że czasami możecie używać szpachli po to, żeby ściągać wcześniej nałożone kolory i odejmować. Następnie tworzę jeszcze pomarańczowy kolor. W tym przypadku barwy będą się mieszały nawzajem razem z różem, który nałożyłam przed chwilą. Wmalowuję ostatnie pociągnięcia. Teraz swobodnie możecie obrócić obraz do góry nogami, pionem, poziomem, jak tylko chcecie. Do zobaczenia przy kolejnym filmiku.